Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Disciples 2, Bunt Elfów i pierwszy odcinek z mapki od widzów. Od widza jednego, pana Chris Chrisa. Mapka nazywa się Dwine Tale. Bierz bohatera jakiego chcesz i tak pokierujesz Dwalinem. Aha, przewidziany czas gry 100 tur. Czyli jest ograniczenie czasowe. Klany i legiony. A więc można również zagrać sobie legionami w tej misji. No ale podobno mapka jest przeznaczona do gry klanami. Więc panie Chris Chrisie, nie wiem czy tam co wiesz, czy nie wiesz, ale wydaje mi się, że wiesz, że jeżeli chciałbyś, żeby gracz nie miał możliwości wyboru innej rasy, to w stolicy jest takie coś, że ustawiasz sobie zawsze SI i tam ustawiasz na tak i wtedy ta rasa zawsze jest jako komputer. No, oczywiście tak, bardzo trudne, no to jak klanami, to jako mistrz magów najlepiej. Gierka dopiero co była przeinstalowywana, bo wcześniej była na modzie od pana Pitashiego. Dobra, no to wskakujemy do gierki. I tak nie mam żadnych bohaterów. Dobra, jest giereczka. Wow, coś tu się dzieje w ogóle. If there's something strange in your neighborhood, who you gonna call? Cold warning. If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Cold warning. I ain't afraid of no demon. I ain't afraid of no demon. If you're seeing things running through your head, who can you call? Cold warning. Aha, dobra, nie chcę już tak do końca tego wszystkiego czytać. Użyte fragmenty pieśni na mapie pochodzą z Międzynarodówki i Ghostbuster. No właśnie, coś mi się kojarzy. Dobra, czyli widzę, że tutaj Dwine to będzie naszym wielkim bohaterem. Zadaniem jest uratowanie górskich klanów. Tak troszeczkę na przekór sobie muszę uratować górskie klany. Zaczynamy od razu, mamy 200 sztuk złota na starcie, więc mamy dwie kopalnie złota od razu. Mamy również dwie kopalnie manerunicznie. Ponoć tutaj kierujemy Dwalinem, także... No, proszę, Dwalin ma już nawet poziom i to całkiem ładny. Zdaje się, że to już nawet siódmy. Szósty, dobra. Mistrz Oręża jest na szóstym, nie na siódmym. No to tak. Dowodzenie widzę, że masz już maksymalne, bo nie możesz go brać, także dobrze. Moc, pancerz. Mistrz Oręża też. Zaawansowane marszutowanie, wiedza podróżnicza. Biada nam biada. Jeden nasz browar płonie, a dwa inne zostały zajęte przez potwory. Wkrótce wyczerpią się zapasy piwa i nastanie Ragnarok. O tak. Właśnie, Ragnarok w słowniku górskich klanów to jest wyczerpanie się zapasów piwa. Dwalin, nie lękajcie się, ja, Dwalin, uratuję was wszystkich, jak tylko wymyślę, co zrobić. No, byś wymyślił. Powinniśmy odwiedzić wielkiego browarnika i udać się do ołtarza magicznego po natchnienie. Ja myślę, że do tego wielkiego browarnika wystarczy po natchnienie się udać. Ale dobra, zobaczmy. A, muszę sobie jeszcze poustawiać wszystkie ustawienia. Szybkość ruchu i tak dalej, bo powoli coś... A, pająk! Co tu się dzieje? Ale ładny początek, panie Chris Chrisie, no tu trzeba przyznać. Tutaj jest jakieś miasto, które... O, browar chyba... Heavy Drinker. Wampir. W sumie pasuje, bo on spija krew. Czyli browar jest przez Evil Corp zajęte. Dobra. Widzę, że będzie ciekawie. O, super grupa. Cats Demons. No,
Spoko. Właściciel klany, ale nie górskie klany, więc to są neutralne jakieś plemiona. Nie wiem, którędy iść, zobaczymy może. O, tu się coś odpali, jakiś event. Coś się dzieje. Smoczek, smałk, ognisty smok nienajedzony, niebezpieczny. Parszywy smałk zajmie nasze miasto, Dwalinie, musisz nam pomóc go pokonać. A odwdzięczę ci się. Torin dębowe mocne, tak? Się tak nazywa? Torin dębowe mocne. A no, panie Chris Chrisie, tu pomysłowość naprawdę na najwyższym poziomie. Dobra, skoro ty tu jeszcze jesteś, to sobie zbadaj ruiny może, co? No. Myślałem, że mu się nie uda, co tu jest. No jest troszeczkę obrażeń powietrznych, i to nawet sporo, mimo że czarodzieje Imperium nie są zbyt dobrzy, to jednak biały czarodziej to sztuk 3 na taką słabiutką armię, to oczywiście, że to jest zbyt duże wyzwanie. Jaka jest w ogóle ta mapka duża? Muszę to wszystko zobaczyć. A, to jest 48 na 48, zresztą nawet to przecież pan Chris mówił. Dobra, teraz tak. Ruch, żeby było wszystko bardzo szybko, bardzo szybko. Szybkość walki, szybko. Bitwy podczas przeniesienia drużyny trzeba odznaczyć, odwróciłem przy na minimapie i co. Tego nie będę przecież zmieniał, bo podsumowania również nie potrzebuję. No, można dać na wysokie wszystko. Wszystko było ok. Chyba że do multi, no to trzeba będzie przestawić na niskie, żeby w ogóle można było się jakoś dogadać. Okej. Rolf Ebb. Ebb jeszcze z mieczykiem pomarańczowym, czyli ma na 10. poziomie. Ale tutaj wiedza na temat gry nie do końca będzie przydatna, bo z tego co na nagraniach u pana Skowrona z mapek od Chrisa widziałem, to lubi zmieniać często, gęsto statystyki jednostką w edytorze, więc wszelkie obliczenia nie zawsze doprowadzą do prawidłowej odpowiedzi. Co my tu mamy? Górala mamy i mamy skalnego olbrzyma. Szkoda, że nie mamy pustelnika, ale no, to już bym za dużo mógł chcieć. Góral jednak jest za słaby, a ja wolałbym. Zobaczymy w ogóle w co możemy. Możemy pójść we wszystkie formy. Nie wiem, czy się akurat je uda tutaj zdobyć, ale spróbujemy. No, zobaczymy, jak to by poszło. Ale zaczynamy z całkiem zacną armią od razu na drugim poziomie, więc domyślam się, że również równie zacne bitwy tutaj. Widzę, że od razu zdobywamy skarby, które się nam mogą przydać. Nie mam ochrony przed. Znaczy ochrony. Ochrony nie będę miał przed powietrzem, ale nie mam również wiedzy tajemnej. Ale już od razu musiałem coś wybierać. No, całkiem fajny sztandar, to się akurat krasnoludom przyda, tyle że do tego trzeba dołożyć hymn klanów. A pan Dwayne mówił, że przecież no co, no czarami można się spierać. No, za taką manę na pewno. Hymn klanów, gdzie kosztuje on te nędzne 200 many runicznych i przed każdą walką, aby miał to rzucać, to ja nie wiem, jakbym miał. To bym musiał chyba tylko tym czarem się wspierać. Dobra, tu mamy końcóweczkę mapy. Ale dobra, zbierzmy co jest dalej i coś się tu odpali, bo tutaj chyba mieliśmy nawet iść do tego ołtarza. O proszę, mapka się odsłania. No, powiem ci, że tu się całkiem postarałeś, widzę, z tymi eventami, panie Chrisie. No. O, kierunek zniszczył Wilczki, no. Jak mi szkoda. O proszę. O nie, źródła wody zostały skażone. Nie możemy wytwarzać nowego piwa, jeśli nie usuniemy tego skażenia. Oj tak, woda jest akurat. No. Takie niefajne walki trzeba będzie. Olbrzymów mieć fajnych już. No, woda to tak naprawdę najważniejszy składnik piwa. Największą jego część stanowi zresztą, także. Taki pils na miękkiej wodzie to akurat jest nie za bardzo. No, żadne piwo na skażonej wodzie akurat nie wyjdzie dobre. To wiadomo. Bigfoot Mine, zrujnowana kopalnia. Mogę wejść na ślepo, ale wolę tego nie robić, bo się jeszcze natnę na coś nieprzyjemnego. Co my tu mamy? Warko jasny pełny.
Czyli mamy tutaj wojnę koncerniaków. Tyle, że... eBay... Nie, Warka to chyba z grupy Żywiec jest. Tak, Warka jest... Warka jest z grupy Żywiec, eBay jest z kompanii. No to nawet by pasowało, taki pojedynek. No, i Rolf... Okocim. Okocim też jest chyba z grupy Żywiec. Jeśli dobrze pamiętam. Dobra, tu mamy trochę tych ruin, ale muszę mieć najpierw... Kurde, trudne te walki tutaj są, tak naprawdę. Wszyscy z mieczykami. Dobra, cicho, wiem, że jesteś gotów. O, Duke de Calmari. Straszliwy pająk, ale on nie ma żadnego mieczyka. Nie wiem, czy ja będę w stanie coś tutaj pokonać, tak naprawdę. No. Muszę się gdzieś ruszyć na pewno. Jeśli będę stał w miejscu, to na pewno nic nie zrobię. No ale cóż, cóż ty, Dualinie, no masz te 150 obrażeń. Ale to co? Trzeba się gdzieś ruszyć, tylko nie wiem za bardzo gdzie. No chyba najprędzej tutaj. Ile ty możesz mieć obrażeń? No fakt, że mógł Chris to wyedytować. Jeszcze zmniejszyć, no zmniejszyć to pewnie mu nie zmniejszył, tylko zwiększył jeszcze nie... statystyki. Dobra. Ty masz pomarańczowy mieczyk, więc tych obrażeń możesz mieć z 57. Krasnoludzie, więc nie jesteś aż taki groźny. Nawet bym był skłonny postawić go, tego wojownika, po stronie tego krasnala. No i wejdźmy w tą walkę. Zobaczmy, co tutaj będzie. A może nawet masz wyższy poziom. 10. Dobra, 57, czyli dobrze obliczyłem. Tylko mnie to życie tak troszeczkę zmyliło, tej jednostki. No ty jesteś groźny teraz, zdecydowanie. Najgroźniejszy w tej całej bitwie. Także co? No, wzmacniamy oczywiście pana Dualina, strażnika królewskiego, którego zresztą serdecznie pozdrawiam, o ile w ogóle będzie oglądał jakiekolwiek odcinki, bo z tego, co ja zdążyłem zauważyć, to tak nie za bardzo mu to idzie. Nawet ostatnio na streamach nie bywał u pana Skowrona. Dobra, spróbuję się pozbyć tego Fenrira. Jakie ty w ogóle masz, panie... No, tak naprawdę ten... Okocim jest lepszy niż mój wojownik, no. Wow, panie. 225. No, szkoda, że nie uda ci się pociągnąć tych obrażeń bardziej. Będę musiał olbrzym skalny tutaj również wparować ze swoim ciosem i oby trafił, bo jeśli nie trafi, to... Ale trafił. Bo jeśli by nie trafił, no to jeszcze jeden cios by dostał w łeb. Także no, to już jego byłaby strata. No dobra. Oczywiście dalej wzmocnienie tutaj. Jakby to była druidka, to już by było wzmocnienie permanentnie na całą bitwę, ale tak naprawdę do druidki wcale nam dużo nie będzie brakować, tylko problem w tym, że potrzebne będą budynki i pieniążki na te budynki. A jak na razie to tak za bardzo nie ma z czego. Trzeba byłoby zdobyć troszeczkę budynków. No ładne, XP 80. Akurat najwięcej to duch Fenrira tutaj zrobił, bo ten krasnoludek jest wart normalnie 30 przy 9 awansach, no to prawie że podwoiła się jego wartość, bo byłby wart 57 na głowę, czy nie na głowę, na jednego, gdyby sam walczył, także... O, spiesiony pieseł, ale ty masz obrażenia obszarowe od powietrza, jeszcze masz mieczyk pomarańczowy, masz 10 poziom. 9 awansów razy 5 na poziom obrażeń, czyli by to było 95 obrażeń na wszystkich, tak mi się zdaje, więc no widz już musiałby się bronić, a tego życia też możesz mieć całkiem sporo, ale Dualin myślę, żeby cię załatwił razem z całą resztą. No nic, trzeba byłoby wzywać tutaj tak naprawdę nawet jakąś gwiazdę Roka, ale na razie może jej nie będę opracowywał. Dobra, widzę, że ty jesteś po prostu w tarapatach tutaj. A, wielki browarniku, przybywamy po twą pomoc. Potężny demon stoi nam na drodze, a nasze miecze i topory odbijają się od jego pancerza. O, MacHagin. Wiem o zaklęciu, które by wam pomogło, ale musicie odzyskać dla mnie zwój, który mój niesforny piesek gdzieś wyniósł. Aha, a więc to tak. Więc trzeba będzie się z tym piesłem tutaj rozprawić. Wielki browarnik, dwie mantykory, wo. To masz obstawę.
Kurde, tak chyba najdłuższa tura, jaką w ogóle robiłem w grze. 15 minut i ja nadal jestem w pierwszej turze, dobra. Czas ją zakończyć. Ciekawe, gdzie są legiony, właśnie, zapomniałem sobie sprawdzić. No ja nawet nie znam tej mapy, ale... Bo odpaliłem ją od razu, jak dostałem od pana Chrisa. Ale po dźwiękach otoczenia mogę zlokalizować, gdzie jest stolica potępionych. A może nie będę tego robił. Niech wrogowie usychają w trzeźwości. No tak, smoczek nam przejął miasto, które i tak nie było nasze, no ale przejął. Teraz byłoby mnie stać nawet na roka. Może bym to zrobił. Nie wiem, czy ty mi się w ogóle przydasz. Raczej myślę, że Dwalin tutaj będzie odgrywał główną rolę, ale w późniejszym etapie gry myślę, że będziesz miał swoje miejsce tutaj. O, przydałoby się najpierw zrekrutować złodziejaszka, który by tutaj pobadał. No co prawda, złodziei to oczywiście mam, tyle że oni są daleko od domów. Nie, za bardzo nic nie zrobię. Mogę to jeszcze sobie odkryć, tak naprawdę. No dobra. Nie ma innego wyjścia, jak zrobić tą gildię. Dać złodzieja. Troszeczkę, panie Chrisie, poszedłeś tropem. Brok. Albo Mjolnir Brook. O, Brok jest też takie piwo. Dobra, sprawdzajmy te kopalnie. Ja się tak kończąc ten wątek, no to. W mapie Tomb Invaders od ciebie też było bardzo dużo tych wszystkich ruin. A to akurat było uzasadnione, bo w końcu to była mapa traktująca o grobowcach. Także no, no daleko my tutaj nie mamy, ale też nie mamy szans z takim oddziałem. Zdecydowanie tyle obszarowych obrażeń na pysk, że to nawet nie ma co tam iść. No i cóż, ja bym skoczył w te dwa gryfy. Odłanim załatwi sobie jednego, co prawda wojownik dostanie po pysku. Skalnoks będzie mógł się obronić, dostanie trochę mniej i trzeba będzie uciekać do stolicy. Więc dobrze byłoby się ustawić może w ten sposób. No, ty byś przekazał w sumie jeszcze te wszystkie eliksiry. Może nawet nie będę przekazywał już taką pocztą pantoflową. Dobra. To jest bundelfu, więc można wszystko przenosić od razu shiftem. Dobra, skakujemy sobie w tę ruinę. Później wybadamy kolejne. Wzmocnienie wiadomo w Dwalina. I lecimy z tym tematem. Tu oczywiście obrażenia wejdą. Na szczęście nie zostały te gryfy wyedytowane i mam nadzieję, że... No nie, no ty dostajesz w pyski to tak porządnie, jeszcze raz, nie możesz dostać. Możesz wziąć czekanie w razie czego. Ty możesz też poczekać. Zobaczymy, co Dwalin tutaj wymyśli. Dobra. Rozwaliłeś go na strzała, brawo. A wy będziecie w stanie, nie będziecie w stanie. Jest 140, 185, więc... Za dużo obrażeń do podciągnięcia, każdy musiałby zadać 5 więcej, więc lepiej mi się tutaj będzie bronić. Wy oczywiście możecie swoje ciosy oddać, ale no, najpierw trzeba jeszcze trafić, panie wojowniku. Mimo braku zapasów piwa, to tego pana jeszcze trzyma. Może coś ukrył jeszcze pod pazuchem, kto wie. No, skalny ogień tutaj dostaje. Co, trafisz tym razem? No, trafił. Ale do domu chyba już nie trafi. Tak nachukany. Dobra. Dwa gryfy porobione. 75 ekspu, więc ładnie, ładnie to idzie nawet. Jest też i troszeczkę kasy, 500 sztuk złota, to się akurat bardzo przyda na kolejne tury Królewskie Berło, więc jak najbardziej takie przedmioty jestem za. O, nawiedzona kopalnia, jakieś nieumarłe stwory chyba. Dobra, wejdź do stolicy od razu, jak możesz, to troszeczkę regeneracji ci nie Oczywiście. zaszkodzi. Możemy również później się wziąć za resztę tych kopalni. No, ty to już chyba tu nic nie zrobisz, no. Przynajmniej na razie. Trzeba będzie się tego pająka pozbyć. Może nie będę podchodził, bo możliwe, że jest na postawie agresywnej, jakąś straż ma czy coś, więc lepiej nie. No i co tutaj mamy? Oczywiście.
smoczek, który ma niebieski mieczyk, więc jest groźny. No, jedyna dobra sprawa to to, że mamy go na widoku, więc darmowego doświadczenia nie dostanie już. Ale smog na 5 poziomie, czerwony, to duże zagrożenie. Jak najbardziej duże. Ile on tych obrażeń tam może mieć? 13 na poziom, 4 awanse co najmniej. Załóżmy, że on jest na 5. O kurde, to będzie w ogóle. 189, 190 obrażeń, coś takiego by miał na wszystkich, więc to jest... Oj, bardzo groźne ścierwo, co tutaj... To będzie bardzo ładne doświadczenie, ale też bardzo ładnie nam nachukają, więc... Byłoby to do zrobienia, ale... Na pewno ze stratami, musiałby na strzała mieć dualin, coś takiego, a nie będzie miał. Akurat na krasnoludzie szanse na zatrucie wynoszą 75, więc można byłoby popróbować, niezależnie od tego, jaki by miał poziom. Te szanse są stałe, jeśli chodzi o neutralne jednostki, bo jeśli chodzi o grywalnych bohaterów, no to te szanse maleją wraz z każdym poziomem o 5%. Co zapewne wiecie. Tutaj jeszcze jakiś sklepik, mamy tu jakiś kolejny. Zoltan Kasztelan. No proszę, kolejne piwo z kompanii piwowarskiej. Czyli piwna rewolucja nie dotarła do górskich klanów. No cóż, klany raczej wolą stawiać na ilość niż na jakość, byleby tylko zachlać mordy i dostarczyć procenty do mózgu, niż delektować się smakiem dobrego piwa. Ale no, mimo wszystko musimy uratować stare browary. Bardziej to by pasowało pod browary rzemieślnicze, bo tam siły produkcyjnej nie ma aż tak wielkiej, a koncerniaki, no to miliardy hektolitrów rocznie. Także no, nie wiem, co by się musiało tam stać, żeby doszło do kataklizmów. Chyba właśnie kataklizm jakiś musiałby tam przejść przez te browary, ale to już tak w ramach dygresji tylko. Absolutnie się tutaj nie czepiam fabuły, bo tak najbardziej wszystko spoko. Dobra, ten nasz piesełek. Trzeba byłoby się go pozbyć, tylko że ja nowicjusza stracę zapewne w tej walce. Musiałbym zobaczyć tym rokiem, jakie on ma statystyki i może nawet 2 ciosy bym mu zadał. Pójdźmy od razu tutaj, w tą stronę, bo najszybciej nasz awans zaliczy pan nowicjusz. I tak, gwiazda roka niech zaświeci nam. Niech nam swym dziobem chłapie i gra. I dobra. Dobry piesek, dobry, oddaj zwój. Grrr. Au, dziabnął mnie, au. Chyba rok cię powinien dziabnąć niż ten piesek. Heineken. Panie, to wszystko rozdzieliłeś, napisałeś. Heineken. Holenderskie piwerko. Oryginalnie holenderskie, bo w Polsce to rozlewane chyba przez... O jest. Przez Carlsberga chyba. 95 obrażeń, 380 punktów życia, więc na pewno... Ale masz inicjatywy 40. Więc być może zadasz mi 2 ciosy. No i dwalina bym nie mógł wzmocnić, jeśli bym chciał, żeby przeżył mój nowicjusz. A na chybienie nawet nie liczę, bo ma 99% szans. I to osiągnął normalnie. Normalnie, legalnie, bo... Oryginalnie ten piorny wilczek ma 90% szans trafienia chyba. Dlatego mu tak podskoczyły. Ale wiadomo, że tutaj poziomów nie zdobędzie. Przydałoby się... Właśnie na takie jednostki by się przydało jakieś przyzwanie jakiegoś Beliara. Najlepiej, bo by przeżył 3 ciosy. Więc mógłby naprawdę dużo mu zrobić. No ale... Tak czy inaczej, no to księga to by się akurat przydała tylko na dowódcę, bo ona nie daje... Księgi powinny w ogóle, żeby były bardziej użyteczne, one powinny dawać na całą armię efekt. Tak jak sztandary są na górze, księgi na górze, więc te dwa przedmioty powinny dawać efekt na całą armię. Tak, na przykład księga wojny wszystkim daje więcej doświadczenia, no to dlaczego nie można było tak zrobić zresztą, no. Oj, dobra. Piesełku, no się zastanawiam, czy ciebie tu porobić.
Jest szansa, że nikt nie zginie, ale... No i jakie tu są obrażenia? No 150. Myślę, że nawet w jednej turze by dało radę z nim sobie poradzić. Idziemy, no co się będę zastanawiał. 1000 razy. Zabić ich i tyle. 298 punktów życia. No są szanse, że akurat nie zaatakujesz, ale są szanse także, że będziesz pierwszy, więc... Mimo tego, że ja mam te 44 punkty inicjatywy. 150. 200. 240, no. Musiałbym wzmocnić Dwalina, żeby mieć szansę, żeby w ogóle go zabić, zanim zaatakuje. Dobra, podejmę to ryzyko. Niech będzie, zobaczymy, czy mi się w ogóle to opłaci. No, muszą być jeszcze moje dwie jednostki, musi być kusznik przed nim, nie był i niestety... No, ryzyko się nie opłaciło. Nie będę tutaj czekał i zwlekał, żeby wskrzesić nowicjusza. Bo jeszcze raz zaatakuje i mi kusznika zabije. No, przepadło tego doświadczenia sporo, ale akurat druidki tam szybko sobie awansują. Zwój Łotana to jest przedmiot do zadań specjalnych. Dobra, trudno, straciliśmy nowicjusza, zaryzykowałem, także nie zawsze ryzyko się opłaca, ale kto nie ryzykuje, ten... Ten nie je, czy coś takiego. Kurde, dopiero 4 tury, a ja już tutaj nagrywam 26 minut ponad. Ale dobrze. Spokojnie, powoli, nigdzie mi się nie śpieszy, także na spokojnie. Nagra się troszeczkę tutaj tych odcinków. A czy jeszcze jakieś mapki będą? To już zależy od widzów. Czy ktoś będzie chętny coś takiego zrobić? A ja chętnie. Oczywiście ogram. O, widzę, że legiony chyba są tutaj. W tym miejscu. Ale to tylko moje domniemywanie. Ja nie sprawdzam nic na razie, przynajmniej. No i dobra, no musisz się chyba wrócić, no bo innego wyjścia nie ma. Następnym przystankiem powinien być pan straszliwy pająk. Którego nawet już bym mógł zaatakować. No może nie z tak rannym wojownikiem. A mógłby on się też równie dobrze bronić i by przeżył. Sklep by się jakiś przydał, zdecydowanie. Dobra, zobaczmy. Tutaj są 3 Yeti, więc dałoby radę to porobić. Nawet może i bez straty nowicjusza, bo jednego Yetiego bym się pozbył Dwalinem od razu. Tak, no... Pozbyłbym się od razu. No, tutaj byłyby 2 ataki. Drugiego bym się pozbył w drugiej turze, więc... No nie, no widz już by tego też nie przeżył. Może tutaj wejdę. Tak, no bo tutaj czcigodnego wojownika się uda ściągnąć, nawet... Może nawet zanim w ogóle by zaatakował. Także to by było możliwe do zrobienia. Legiony sobie gdzieś tam są, coś tam mają, nie wiem zupełnie co. Może mają jakieś fajne, czy dla mnie może i nie fajne, ale jakieś potężne armie. Miałem się w ogóle z tym złodziejem ruszyć. No tak. Mój panie, prawie nie mamy już piwa. Ale no co ja ci panie teraz poradzę na to, no. Ja robię co mogę, no przecież piesełka pokonałem, zwój otrzymałem, dostałem, ukradłem. Zdobyłem. Także teraz idę pokonać wielkiego, straszliwego pająka. Aż chętnie bym użył złodzieja tutaj do tego celu, żeby go troszeczkę nie tyle osłabić, ale sprawdzić jego statystyki, bo nie chcę mi się zużywać many specjalnie. Lodową tarczę mogę opracować od razu. To się zawsze przyda. Dobra. Zaufam temu, że tu nie ma mieczyka, więc ma pierwszy poziom i jest normalnym pająkiem. Tego się dowiem za chwileczkę. Dobra, to jest normalny, zwyczajny, ale i tak straszliwy pająk. Dobra. No, czym prędzej trzeba tutaj zaatakować panem Dwalinem i trafić przede wszystkim, bo pewności też takiej nie ma, że trafi. A jak nie trafiłby, to ho ho,
sprawa by się skomplikowała. Szkoda, że Olbrzym jest takim wolnym żółwiem. Jeszcze on został sparaliżowany, no cóż. Mimo to, że ma 33 inicjatywy, to nic nie dało. Leczyć nie mogę, niestety. Nie mogę nawet go wzmocnić, bo jest sparaliżowany. Ile ci tam pająku zostało? No 85. To wzmocnimy ciebie w razie czego, jakby tam Dwali miał nie trafić, czy coś w tym stylu. Na spółkę z wojownikiem tam kusznik dał rady to zdjąć, ale tutaj wszystko się potoczyło dobrze. 108, no ładnie. Jeszcze jedna walka i nowicjusz stanie się druidką, do której bym mógł wybudować coś w końcu. Na pewno druidka, bo to jakieś paraliże mogą się jeszcze zdarzyć, jakieś trucizny, także się zawsze przyda zdejmowanie takiego czegoś. No, dwa duchy infernia, wilczy władca, burzowy olbrzym. To zdecydowanie jeszcze jest za mocne. Tam już nie ma dalej przejścia, dobra. Spadaj ruiny, kolejne. O, tu już mamy nieumarłych, tak jak sądziłem. No, będzie to trudna walka. Czempiona się pozbędę, co prawda, ale no, wojownika szkieletów będę musiał już naparzać dwiema jednostkami, tak naprawdę. Pewnie byłby to wojownik z kusznikiem. No, byłoby to trudne do wykonania akurat nimi. Dobra, złodziejaszek sobie żyje na razie. Jeszcze. Daje radę. Mamy tu jakiegoś niedźwiadka. Niedźwiedź brutalny. No tak, na brunatnego zawsze się mówiło brutalny, a na polarnego popularny. To mógł być niedźwiedź popularny, skoro jest polarny, no ale nie da się nać brunatnego na dowódcę, także też brutalnego się nie zrobi. A, jeszcze tamten złodziejaszek, już bym go ominął. Dobra. Zbadaj tę ruinę. Sztab weteranów. No, trochę jest jakichś krasnali różnych. No. Generalnie mapka całkowicie tutaj pod dyktando klanów. Także gratka dla pana Dwalina, który może sobą pokierować. Więc myślę, że z pewnością chętnie w tą mapkę on sobie zagra. A z tego co na razie tutaj widzę, tak wizualnie, panie Chris Chrisie, mapka jak najbardziej jest w porządku. Wiadomo, co tam komu pasuje, każdy ma jakieś inne postrzeganie tego, co się zalicza pod ładną wizualnie mapkę, ale mnie to się tutaj podoba wszystko. Są mury, są tutaj dobrze użyte równiny. Także no, nie mam się tutaj czego przyczepić. Jest wszystko w porządku. Dobrze, jesteś gotów, to już idziemy. Tutaj się odpali jakiś event? Odpali się jakiś event. Mamy dla ciebie ten zwój. Dasz nam to zaklęcie? Właściwie to nigdy nie mówiłem, że mam to zaklęcie. Oho. Co, męczyliśmy się na darmo? Spokojnie, aby zdobyć odpowiednie zaklęcie, musicie udać się do elfów. Na pewno wam pomogą. A na razie korzystajcie z moich zapasów piwa bojowego i mojej magicznej księgi. Księga wojny, no. Akurat to będzie nieprzydatne jak dla mnie, bo ja już sobie mistrza oręża wziąłem. Mogłem nawet wziąć korzystanie z ksiąg, ale skąd wiedziałem, że akurat będę miał księgę wojny do zdobycia. No dobra, no. Przecież się nic wielkiego nie stało. O! Są zapasy piwa bojowego. No cóż, no ta księga będzie tak naprawdę... Czy ja bym później wziął sobie? Raczej nie będę brał korzystania z ksiąg, chociaż... Wartość tej księgi jest niezbyt wielka, więc na pewno to sprzeda, bo mi się w ogóle tu nie przyda. Zero się sprzeda. Tutaj trzeba będzie złodziejami iść, także na pewno tutaj zapas piwa. Piwa bojowe. O, to takie chyba piwa troszkę jakby izotoniczne, czy coś takiego. No takie piwa też nawet są. Nie pamiętam, jakieś piłem takie właśnie piwo. Że tak powiem, piwo bojowe. Jak to się nazywało, to już nie pamiętam. Było w takiej niebieskiej puszce, dostępne w Żabce. Ale co, jak to się zwało, to już naprawdę nie pamiętam. Birel, o, Birel chyba, to było to. Ponoć bezalkoholowe było, ale wziąłem sobie
akurat, żeby spróbować tego, bo nie piłem nigdy takiego trunku. I to był jeszcze Witbier, czyli to było pszeniczne, bezalkoholowe. Całkiem dobre w smaku. Podobno właśnie izotonik i tam takie pierdółki były pododawane. Jestem zajęty. No, jako że pszeniczne, no to piwo lekkie. Tak jest. Tak jest. Dobra, przejdź tu, złodzieju. Z definicji raczej nie ma takie piwo dużej zawartości alkoholu. Chociaż zdarzają się wyjątki od tej reguły, jak na przykład Bawarka z browaru Pinta. Tak, z Pinty. 6,5% to bardzo dużo. Chyba 6,5. Na pewno 6,5, coś takiego. Ale dużo jak na pszeniczniaka. I rzeczywiście jest czuć, że jest troszeczkę. Także to... Szkoda, że się nie udało tobie nic ukraść, ale mamy jeszcze następnych tutaj złodziejaszków. Dobra. To idź ty, spróbuj swojego szczęścia. Albo nieszczęścia. No nie uda się nam podejść do tego. A czy udałoby się, gdybym sobie opracował taki sprytny czar jak poruszanie się po lesie? No ale w tym momencie to akurat mi już nic nie da. To już jest po ptokach. Dobra. Teraz możemy się ustawić w sumie odwrotnie, chyba. No, w sumie to by wypadało tak zrobić. Panie Athalok. A idźże dalej, może coś odkryjesz. O, tu są elfy, to może oni nam pomogą. Albo pomogą w cudzysłowie, bo... Nigdy tego nie wiadomo. Dobra. Także budujemy browar. Jest browar, ale czy są surowce? No, mówisz dłoni, że tak. Ale nie, że czy tak, że są surowce, czy bardziej chyba na pytanie, czy chcesz piwo. Odpowiedziałbyś zawsze tak. Ewentualnie czemu nie? Legiony coś będą sobie robiły. Coś tam pewnie robili. We mgle wojny. Dobra, można w to wejść w sumie nawet bez jakiegoś specjalnego wzmacniania się. Pewnie ten... Warko jasny pełny to jest ten sam krasnoludek, którego wcześniej tu ubiliśmy, pana Okocima. No, skoro wyszła ta sama partia z tego samego browaru, więc chyba raczej inny to nie będzie. A, gorsza sprawa, że nowicjusz tu zostanie... Tutaj sobie... Jak nie ma, jak jest. Nowicjusz tutaj wzmocni tego cigotnego, więc skalny olbrzym dostanie po pysku tak... No, dość mocno, ale... Erik z pijanką. W sumie tak. Można potraktować go zaraz jako piankę, ale chyba bardziej do golenia niż piwną. Ale to można było koło tego kasolu na przejść, co? No, jesteś taki sam jak byłeś. Oczywiście dłonina wzmacniany. To bez dwóch zdań. Tutaj wzmocnienie będziesz czcigodnego, który sobie zaatakuje. Może nawet... Wydaje mi się, że zrobiłem źle, ustawiając wojownika tutaj, bo gdybym ustawił go tu, to byłyby większe szanse, żeby czcigodnego zdjąć zanim zaatakuje. Ile mu zostanie życia? No za dużo, 49, to kusznik nie da rady tego porobić. Źle zrobiłem. No, mogłem o tym pomyśleć, że w sumie po wzmocnieniu to... No trudno, skalny olbrzym się dorobi jeszcze kolejnych ran. Trudno się mówi. Miotarz ciapciorów mi tutaj będzie ciorał w kusznika, to nawet lepiej. No cóż. Skoś go już do końca. Czyli tak, 150. No nie będziemy się rozdrabniać, trzeba wzmocnić jeszcze raz dualina. Kto będzie pierwszy, to się zaraz okaże. Wzmocnienie w kogo? W tego krasnoluda. O, dualin jest pierwszy, to akurat dobrze. Nie będą się tutaj zużywały te obrażenia wojownika. Znaczy mógłbym wtedy wziąć wojownikiem sobie czekanie. Liczyłem na to, że akurat będę szybciej. I coś z tego, że mam 44 inicjatywy, jak i tak mnie oszukuje. Nawet przy 15% więcej też by to nic nie dało. Ale tak mówię, to i tak nie jest... O, jest druidka. Jest już leczenie, wzmocnienie większe, więc teraz już
Wani będzie bił jeszcze więcej. Ale co ja tam mówiłem? No, mogę sobie rzucić w takiej sytuacji też Henklanów i moi tutaj wojownicy i kusznik będą mieli 50 inicjatywy, ale to potrzeba wtedy właśnie. O, ładny pancerzyk 40. No, Dwani całkiem niezły jest. Można było go nawet ominąć tego warko. Ciebie nawet tak samo można ominąć, ale pustelnika to już raczej nie bardzo. No właśnie, bo to już jest... On już należy do neutralnych. Mimo wszystko nawet chyba nie dałoby się w ogóle... Nie, dałoby się koło niego przejść, tylko że akurat tutaj nie ma możliwości. No właśnie, nie ma. O kurde, ty będziesz groźny. Tutaj te wszystkie obrażenia obszarowe. Czy to się jakiś event odpali? Mogę koło ciebie niby przejść. O, coś się dzieje. Mimo że przybywamy, aby... Wiem, po co przybywacie. Chcecie ukraść moją koronę. Spokojnie, chcemy tylko... Precz, idźcie precz. Nie no, stary dziadek oszalał. Trzeba mu dać parę razy po pysku, żeby ochłonął. No spoko, tylko ty masz niebieski mieczyk, jesteś groźny. Ale... Jakbym był szybszy, to bym Mjolnira się pozbył, zanim by zaatakował. No... Tak, panie Dualinie, jak to zawsze mawiasz, kresnoludy lubią dostawać po pysku. No to będą dostawać po pysku. Dobra, dalej zbrojownia. Tak się zastanawiam, czy tam w ogóle iść tym naszym... Atralokiem. O, coś się odpali. Witajcie moje elfiki, kochane. O, jakby krasnoludy tak naprawdę z elfami żyły w dobrych stosunkach, to... O, taka trochę utopia. O, jest tumana śmierci. O, trzeba będzie to przejąć, trzeba będzie zrobić czempiona krasnoludów. A, zaraz go zrobię. Moje elfiki, kochane, potrzebujemy waszej pomocy, bo demony zniszczyły nam zapasy piwa. Wybaczcie nam, ale my, elfy, nie pijemy piwa. O, ja pierniczę, nie pijecie piwa? My jesteśmy pierworodne dzieci ziemi, żyjemy w jedności z naturą i pijemy tylko krystalicznie czystą wódkę. Rzeczywiście. Wódka dar natury. A, to ja rozumiem, to polewaj tę wódkę i omówimy naszą współpracę. Jedna flaszka, druga flaszka i już trzecia. Kurde, bele leci. Niestety szóstą dłoń rozbił i może by jeszcze coś było z traktatu. Ale że była jeszcze w połowie pełna, to elfy nie zdzierżyły i skończyło się bijatykom. O, niestety po dobroci się z elfami nie udało i teraz musimy im przylać w pysk. Dobre, dobre. No dokładnie, trzeba im przylać w pysk. Dokładnie, panie Dualinie. Wódkę i wroga lejemy po mordzie. Elfowie i wódka to nasz wróg, a wroga się leje w mordę. No dobra, czyli jednak trzeba będzie się bić z tymi elfami. Ale jak to z duchołchami, nie da się niestety po dobroci. O kurde, co wy tu macie? Koszmary puszczacie. Skąd wy to macie? Czyżby bot tutaj miał być upierdliwy? Coś mi się zdaje, panie Priscrisie, że uwagi Skowrona nad twoją poprzednią mapą chyba cię skłoniły do zmiany tutaj planów wobec bota. Czy takie mam tylko wrażenie? Kurde, powiem wam, że fajnie się gra w tą mapeczkę. Fajna fabuła, fajna historyjka. Tutaj fajne jednostki do pokonywania, naprawdę. Jest całkiem fajnie. Na razie jeszcze jest fajnie, bo później jak przyjdzie nam jakieś trudne walki toczyć, to ja nie wiem, czy tak będzie przyjemnie. No ale... Spróbujemy się temu wszystkiemu przeciwstawiać, oczywiście. Bierz mnie to, bo to jest najdrogocenniejsze, tylko że... Oj, coś ci złodzieje tacy nie za bardzo. A, mógłbym już pójść na niego, ale wolę odczekać. Nie ma się chyba gdzieś pieszyć. A czy jest jakiś tam limit do tej setnej tury, więc może jednak by wypadało czasem też ruszyć dupsko. Jakiś taki dość fajny sposób konkretny. Dobra. Druidka w sumie teraz ma szansę przeżyć. Ale nie w tym momencie. Znaczy przeżyje, ale kusznik może mieć problem.
Eliksirów też nie chcę marnować na razie. Może na razie świątynkę by zrobić. I użyć tutaj jednak tego uzdrawiania. I wejść od razu w to. Może nawet z lodową tarczą. Żeglugę za chwileczkę sobie opracuję. Miałem też zrobić naszego Rózgowicza. Orzesz, cholera jasna, co tu jest? Wy jesteście lepsi niż przypuszczałem. No to może być bardzo groźnie. To po tylnej linii już chyba będę miał. No, przeżyjesz może pierwszą turę, o ile się uda zdjąć tego Yetiego. Ile tutaj masz teraz? 200? No nie, no. Jest całkiem możliwe, że sam Dwalin tylko wyjdzie z tej walki zwycięsko. No pewnie. Przecież ja nawet nie zdążę go drasnąć. Dobra, no musisz atakować, bo i tak zginiesz. Ale bieda. Mogłem to sprawdzić Gwiazdą Mroka, nie? Jeszcze ten chybił, no przecież. O Jezus, jaka bieda. Prawdę. No i co ja mam tu teraz zrobić? Muszę liczyć na to, że wojownik może łaskawie zaatakuje. No ty masz, no ty to przeżyjesz akurat Dwalinie, ale no. Kurde, ale to jest bieda. Ale wiecie co, mam pomysł taki alternatywny. Skoro ja ich wszystkich tutaj stracę i tak. Kurde, tylko nie wiem, czy to wypali akurat. Zrobienia czegoś takiego. Dobra, na razie nie będę mówił, co ja chcę tutaj wymyśleć. Kurde. No po mordzie to ty też dostajesz. I to za mocno. Dobra. Nie ma co tutaj szukać szczęścia, trzeba się wycofać. Myślałem, że to zwykłe Yeti będzie. No ale na ruinach nie ma pokazanych poziomów też. No nie, tu jest za groźnie na razie. Ale się naciąłem. Kurde, aż bym chętnie autosave'a wczytał, a trochę to jest może nie w porządku. No ale też nie znam tutaj tej mapy, tak? Naciąłem się. Mogłem to też zostawić, kurde, ale straty są naprawdę wielkie. Generalnie trzeba będzie puszczać też jakiegoś Yetiego. O. Niestety, zdradliwe są ruiny, bo normalnie to powinny być mieczyki nad głowami, także nie zostało to tutaj pokazane. No, gdyby to były zwykłe Yeti, to bym dał radę. No to panie Chris Chrisie, pewnie tam miałeś pod nosem uśmieszek, jak ja sobie tutaj wyliczałem obrażenia, które mi Yeti zada, a tu się okazało, że to jest jednak trochę inaczej. To jednak nie jest tak. Dobra. Jakaś żegluga by się przydała, na przykład. I żeby ją na przykład jeszcze sobie rzucić w tej turze. Chyba, że dasz... Nie, nie dasz rady. No to muszę ci żeglugę dać. Mimo wszystko wolę mieć już tą manę. Żeby się to zdobył. Możesz jeszcze jeden ruch wykonać. Dobrze, tu są kolejne. Podłe piwo. O, to chyba wszystkie te, które do tej pory tutaj spotkaliśmy. Generalnie bym powiedział, że są takie. Jestem zajęty. Dobra, nie obchodzi mnie, że jesteś zajęty, masz parę alkoholu. No to jest całkowicie rządy pijaków. A miałem pomysł, żeby zrobić taką mapę też opartą na klanach i na alkoholu. Absolut. No tutaj akurat już wódka rządzi u elfów. Smirno, w ogóle nie zwróciłem uwagi. O. To ciekawe, czym są legiony. No, Cats Demons, no ale... Jestem bogaty! No dobra, w takim razie... No będzie akurat 10. tura. O, to jeszcze zrobimy jedną turę, tą 10. Niech tak będzie. Że 10 tur na odcinek, tak spróbuję zrobić. Czy mi się to uda przejść w 80 tur, tak jak pan Chris mówił? Pewnie nie. Bo on jako twórca mapki to już dobrze wie, co robić.
A ja nie znam tej mapy, więc trochę po omacku idę. Jedyne co wiem, to na pewno będę się kierował już w tą stronę, gdzie mój mózgowiec zmierzał, no bo nie mam już za bardzo gdzie się tutaj zatrzymać. O, chyba nie jesteście aż tak potężni, chociaż ten Heineken wcale taki słaby nie był. Był zmieszany z wódką, także był mocniejszy, większą mocą władał. Dobra. Ciebie bym porobić chciał, ale tutaj to trzeba gwiazdy rocka wzywać i w ogóle się nawet nie zastanawiać, bo można się naciąć naprawdę mocno. Chociaż te dwa lodowe olbrzymy to też wcale nie jest takie. To nie są przelewki. To nie są przelewki. Okej. To teraz coś dla ciebie, panie kuszniku. No bo ty zaraz będziesz miał poziom tak naprawdę, więc odpocznijcie sobie może jednak tą turę mimo wszystko. Na czymś łatwym by się trzeba było tutaj wzbogacić. Tylko że nie ma tutaj nic tak słabego, że no, tego niedźwiedzia by można było porobić. No tylko że chyba ja nie mam tu świątyni teraz w tym momencie. Kurde, abym wystawił tego mojego kusznika, tylko że on zginie. Uzdrawiać go też, no, bez sensu. Niech się te obrażenia podzielą. Ale po co ja chcę tam iść zresztą? Chwila, moment. Po co ja tam chcę iść, jak ja nie mam budynku? No zastanówmy się może. Przecież to on będzie miał plusik. Trzeba iść strażnika kuźnik, ale to później. W następnej turze możesz tu iść? Może. Ale może się coś odpali. Nie, nic. Bardzo dobrze. Kolejna mana śmierci tutaj do przejęcia. Kolejna mana runiczna, więc jak najbardziej trzeba będzie tutaj śmigać ładnie. No i to byłoby wszystko. Ponad 50 minut odcinka, także myślę, że będzie akurat tyle, że zdążycie się nacieszyć tym czasem spędzonym przy tym odcinku, mam nadzieję. Mam nadzieję również, że Wam się ten odcinek podobał. Pozdrawiam pana Chris Kiffa, oczywiście twórcę tego scenariusza. Zresztą zapowiada się bardzo ciekawie. Jak zresztą reszta jego mapek, które tutaj do tej pory stworzył. Zapasy piwa wyczerpały się. No, dobrze, przecież już o to chyba mówiłeś. Dobra, zapiszmy sobie tutaj gierkę. No. Browar Chris. Spółka akcyjna. Dobrze, tak. Nie może tak być, dlaczego? Bo kropek używam? Dobra, tak, o to chodzi chyba. Dobrze. Mili Państwo, to byłoby na tyle w tym odcinku. Pozdrawiam jeszcze raz pana Chris'a, pozdrawiam również pana Dwalina, króla krasnoludów, który tutaj występuje w głównej roli. Również pana Pablito pozdrawiam oraz pana Skowrona oczywiście. Dzięki wam za uwagę, trzymajcie się i na razie.